Cześć, witam w kolejnym odcinku największych górskich tragedii. Często piszecie mi, że opowiadam historię głównie z Tatr, z Alp czy z Himalajów, także dzisiaj przenosimy się do Patagonii, do Ameryki Południowej i poznamy historie, które wydarzyły się na Fitzroyu, jednym z najpopularniejszych szczytów w Ameryce Południowej. Historie, o których dzisiaj opowiem, wydarzyły się na jednej z najpopularniejszych gór Patagonii, pięknym i majestatycznym Fitzroyu. Jest to szczyt położony na południu Patagonii, znajdujący się na granicy chilijsko-argentyńskiej. Gdy Francisco Moreno pierwszy raz zobaczył górę, 2 marca 1877 roku, nazwał ją Mount Fitzroy, na cześć Roberta Fitzroya, kapitana statku HMS Beagle. Zrobił to też dlatego, że miejscowi Indianie, którzy na górę mówili Chalten, wiele innych szczytów nazywali dokładnie tak samo. Pierwszego wejścia na szczyt dokonali w 1952 roku francuscy alpiniści Lionel Terray i urodzony we Włoszech Guido Magnon. Pomimo niezbyt dużej wysokości bezwzględnej, która wynosi 3405 metrów, góra uznawana jest za duże wyzwanie wspinaczkowe. Wysokość jej skalnych ścian dochodzi do 2300 metrów. Góra słynie nie tylko z trudności technicznych, ale także z kapryśnej pogody, z którą niejednokrotnie zmierzyć się muszą śmiałkowie, chcący wejść na jej szczyt. Innymi zagrożeniami są spadające odłamki skalne i często spotykany silny wiatr, który szybko może doprowadzić do wychłodzenia organizmu. O niebezpiecznym obliczu góry w 2014 roku przekonał się słynny alpinista i biznesmen, 42-letni Chad Kellogg. Pochodził on ze Seattle, gdzie prowadził firmę budowlaną. Należał do wspinaczy określanych jako skyrunnerzy. Sławę przyniosły mu wejścia na szczyty dokonywane w bardzo krótkim czasie, bijąc tym samym kolejne rekordy szybkości. Do Chada należą m.in. rekordowo szybkie wejścia na takie góry jak Mount Rainier, Denali czy Cantengri. Co ciekawe, Amerykanin trzykrotnie próbował ustanowić rekord szybkości w wejściu na Mount Everest. Ostatnią próbę podjął w maju 2013 roku. Kellogg rozpoczął wspinanie w 1984 roku w swoim rodzinnym regionie, gdzie znajdują się góry kaskadowe. Na swoim koncie ma wiele pierwszych wejść na mniej popularne szczyty w Nepalu, Chinach i na Alasce. Choć życie Chada Kelloga było pełne sukcesów i nieustannie podejmowanych nowych wyzwań, to nie brakowało w nim także trudnych chwil. W 2007 roku żona Chada, Lara Kellogg, zginęła podczas wspinaczki na Mount Wake na Alasce. Krótko po śmierci żony mężczyzna dowiedział się, że choruje na nowotwór jelita grubego. Z kolei w 2010 roku jego najlepszy przyjaciel i wieloletni wspinaczkowy partner Joe Puyer zginął podczas próby wejścia na chiński siedmiotysięcznik Labu Chekang. W Patagonii Chad Kellogg wspinał się wraz z Jensem Holstenem. 14 lutego 2014 roku, po osiągnięciu wierzchołka Fitzroya, późnym popołudniem dwójka alpinistów zdecydowała się schodzić inną drogą niż wchodzili. Po trzecim zjeździe Chad nie mógł ściągnąć zaklinowanej między skałami liny. Po jednym z mocnych szarpnięć doszło do tragedii. Lina spowodowała oderwanie się od ściany dużego bloku skalnego, który runął wprost na bezradnego Kelloga, zabijając go na miejscu. Do wypadku doszło około godziny 21. Jens całą noc samotnie zjeżdżał do podstawy ściany, a następnie niezwłocznie udał się do pobliskiej wioski. Zdecydowano się jednak nie organizować wyprawy, której celem byłoby ściągnięcie zwłok, gdyż znajdowały się one w skomplikowanym terenie i taka akcja byłaby zbyt ryzykowna. Kilka lat później Fitzroy był świadkiem kolejnego dramatu. Pierwsze niepokojące informacje o trudnej sytuacji na górze i problemach alpinistów nadeszły 19 stycznia 2019 roku od włoskich wspinaczy prowadzących fanpage Dykenem. Tego dnia Włosi, schodząc z wierzchołka, napotkali dwójkę Brazylijczyków, którzy podchodzili wtedy w kierunku szczytu. W pobliżu znajdował się także czeski duet wspinaczy. Kiedy Włosi dotarli do podstawy ściany, nad górę nadeszły ciemne chmury i zerwał się mocny wiatr. Czesi rozpoczęli odwrót. Niestety tylko jednemu z nich udało się przeżyć burzę śnieżną i pomimo niezwykle trudnych warunków dotarł on do wioski El Chalten. Według relacji Czecha jego 37-letni partner zmarł podczas zejścia na skutek hipotermii.
Nikt nie miał jednak żadnych informacji o Brazylijczykach. Kiedy następnego dnia wciąż nie było żadnych nowych wiadomości, wspinacze zostali uznani za zaginionych i rozpoczęła się akcja ratunkowa. Do pomocy zgłosili się także Włosi, którzy jako ostatni mieli kontakt z zaginioną dwójką. 21 stycznia, mimo niesprzyjającej pogody, 19 osób rozpoczęło akcję ratunkową, w której udział wzięło 8 ratowników argentyńskich, 7 Włochów, 3 Hiszpanów oraz Denis Urubko, który w Patagonii wspinał się wraz ze swoją życiową partnerką Marią Pipi Cardell. Zespół wyposażony był w drona, który miał ułatwić zlokalizowanie zaginionych. Niestety silny wiatr uniemożliwił start maszyny. Podczas jednego z wyjść w górę w wyniku upadku jeden z Hiszpanów złamał rękę. Tak akcję ratunkową relacjonowali Włosi z Daikenem. Wspinamy się w nocy w zamieci śnieżnej, walcząc z silnym wiatrem, wspinamy się aż do rana, docierając do przełęczy Superior. Tam rozbiliśmy obóz i wykopaliśmy jamę, czekając na poprawę pogody. Po południu pogoda ulega poprawie. 4 Włochów rusza, aby dotrzeć do lodowca i przyjrzeć się ścianie przez lornetkę. Nie mieliśmy dużo czasu, ponieważ wieczorem wiatr przybrał na sile i pogoda znacznie się pogorszyła. Wszyscy byliśmy w kontakcie radiowym. Na lodowcu było tyle śniegu, że nie dało się dotrzeć do przełęczy Włochów. Trudno jest dostrzec cokolwiek po 3 dniach złej pogody. Cała ściana jest pokryta lodem i śniegiem. Niedługo później nadeszło kolejne załamanie pogody. Ratownicy zebrali się w El Chalten, dyskutując jak najefektywniej wykorzystać kolejne okno pogodowe, choć nadzieja na ratunek Brazylijczyków z każdą godziną malała. Mijały kolejne dni, a pogoda uniemożliwiała wspinaczkę. Niestety, po wielu dniach złej pogody, Międzynarodowy Zespół Ratunkowy musiał pogodzić się z bolesną prawdą. To wszystko na dzisiaj. Wiem, że ten materiał nie jest zbyt długi, a często piszecie, że chcecie dłuższe wersje, ale po prostu strasznie spodobał mi się ten szczyt Fitzroy. Chciałem opowiedzieć o historiach, które wydarzyły się właśnie na tej górze, a one są też dość ciekawe. Jest też akcent taki polsko-rosyjski, do tego Chad Kellogg, też słynny alpinista. Tydzień temu zapowiedziałem założenie Patronite'a, ale niestety z przyczyn takich proceduralnych trwało to dość długo i dopiero od wczoraj on działa. Także jeśli ktoś jest zainteresowany wsparciem kanału, to link zostawiam w opisie. My widzimy się na szlaku oraz w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Cześć.